przestrzeniach Łaźni Łańcuszkowej odbyła się gala rozdania nagród imienia Wojciecha Korfantego, które są przyznawane przez Związek Górnośląski. W tym roku wydarzenie jest wyjątkowe. Dzisiaj dokładnie 30 lat mija od dnia, kiedy po raz pierwszy Związek Górnośląski przyznał osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla naszego regionu nagrodę imienia Wojciecha Korfantego. W przededniu urodzin naszego patrona przyznajemy ją od roku 1993. Kapituła, która przyznaje nagrodę, była wyjątkowo zgodna, a obrady wyjątkowo krótkie. Wyróżniono 3 zasłużone dla śląskiej kultury osoby. Miło jest dostać takie wyróżnienie. Szczególnie dla teatru, który zaczynał jakby historię spektakli granych po Śląsku, w ogóle na całym Śląsku, Holonkiem. Miło, że to po latach jest docenione. Ja się ogromnie cieszę, to jest dla mnie wielki zaszczyt i jestem naprawdę wzruszona. Tym bardziej, że ja nie urodziłam się tutaj, nie mam śląskich korzeni, moi rodzice nie pochodzili stąd, u mnie się nie godało po śląsku. Ja tu przyszłam z zewnątrz, zachwyciłam się Śląskiem i zaczęłam opowiadać śląskie historie. I jeżeli komuś się podoba to, co mówię, w jaki sposób opowiadam, co pokazuję, to mogę być tylko bardzo, bardzo szczęśliwa i za to ogromnie dziękuję. Czuję się niesamowicie zaszczycony, a także zaskoczony. Tak prawdę mówiąc, czuję się trochę jako reprezentant prowincji, takiej tej złotej prowincji. Reprezentuję w pewnym sensie ziemię raciborską, ziemię włodzisławską. Często się to nie zdarza, to tym bardziej czuję ciężar na swoich plecach, że mogę tutaj być. Dziękuję Kapitule za to wyróżnienie, za to dostrzeżenie kogoś stamtąd. Cieszę się bardzo. Dziś widzimy kolejną grupę laureatów. Dziś widzimy Teatr Kores, widzimy reżyserów, widzimy ludzi śląskiej ziemi, którzy mają wiele do powiedzenia. Ale mają dlatego wiele do powiedzenia, bo wsłuchują się w głos właśnie tej ziemi, która nie jest łatwa, która jest bardzo wymagająca i która łączy tradycje z nowoczesnością. Na wydarzeniu zaprezentowano także z okazji 150. urodzin patrona nagrody specjalny film, a od jesieni na scenie kulturalnej pojawi się także cykl koncertów korfantowskich.